panie Marcinie, bo mogę chyba się tak do pana odnosić. Proszę mi powiedzieć, właściwie jaką swoją profesję stawia pan na pierwszym miejscu? Pisarz, satyryk, publicysta, kabareciarz jeszcze na dodatek. Dzisiaj mieliśmy tutaj możliwość. Tak, mogę powiedzieć, że chyba pan powiedział w właściwej kolejności. Chyba powiedział pan we właściwej kolejności. Przede wszystkim pisarz. Potem jednak chyba w tej chwili publicysta, później satyryk, na końcu kabareciarz. Oczywiście to się z biegiem lat zmieniało. Zaczynałem właśnie jako twórca rzeczy niepoważnych, jako autor z własnym tekstem. No niemniej mnie się wydaje, że pewne rzeczy wiążą się z wiekiem, z pewnym doświadczeniem pokoleniowym. Do takich rzeczy jak powieści trzeba dorastać. Mówi się, że poetą to się bywa przed 30, a potem to albo się umiera, jak się zdarzało niektórym wieszczom, albo zostaje się prozaikiem. Ja realizuję konsekwentnie plan od tego błazenka przez prozaika, być może do pamiętnikarza, bo mam zaczętych parę takich prac, w których będę trochę opowiadał o sobie, ale przede wszystkim o ludziach, których zdarzyło mi się w życiu spotkać. Popularny pan się stał chyba w programie trzecim Polskiego Radia, kiedy szła audycja cykliczna 60 minut na godzinę. Z tego pana to starsze pokolenie bardzo dobrze pamięta. Tak, ja miałem takich parę momentów w życiu. Można powiedzieć, że to było równocześnie przechodzenie z szuflady do szuflady. Ja oczywiście jestem od zawsze związany z radiem. Był w tym wyłom 8 lat stanu wojennego, kiedy byłem wygnany i z wilczym biletem nie mogłem znaleźć żadnej pracy w oficjalnych mediach. No niemniej w tym roku będzie 42 lata, od kiedy podjąłem pracę w programie trzecim. Tyle, że oczywiście po stanie wojennym i tym stanie powojenno-wojennym, kiedy wróciłem, to wróciłem do pierwszego programu. Tam przez lata robiłem audycję SYP, a teraz po kolejnych zmianach wylądowałem w Trójce, gdzieś tam w nocy spotykam się z garstką swoich słuchaczy. Więc Tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście każde pokolenie znamy troszkę od innej strony. Ci, można powiedzieć, starsi z 60 minut na godzinę, które przypomnę, ukazywało się między 74 a 81 rokiem. Byłem tam autorem, można powiedzieć, większej części tekstów i nad redaktorem, czyli tym, który koordynował teksty moich znakomitych kolegów. Potem dałem się poznać jako w stanie wojennym, jako, można powiedzieć, autor i aktor Teatru Objazdowego Kabaretu 60, gdzie z Andrzejem Zaorskim, Tadeuszem Rosem, Andrzejem Fedorowiczem, później Jurkiem Kryszakiem i Marianem Opanią krążyliśmy po kraju. I to było moje kolejne wcielenie. Inne szanse otrzymałem w momencie, kiedy nastała Wolna Polska i mogłem zacząć realizować w telewizji kabaret cotygodniowy Polskie Zoo. Potem przez wiele, czy nawet równolegle, przez wiele lat byłem autorem bądź współautorem Szopek Noworocznych. Na razie jest w tym pauza. Nie mnie decydować, jak długo. A co spowodowało, że stał się pan również i publicystą? Kiedy to się wydarzyło? Zawsze, po pierwsze, jestem z wykształcenia historykiem, w związku z tym posługiwanie się słowem nie tylko do wyrażania emocji, ale również do wyrażania myśli nie jest mi obce. Ja już w latach 70. pisywałem krótkie artykuły do prasy, ale tak powiem szczerze, felietonistą zrobiłem się z konieczności w stanie wojennym. Było parę przyzwoitych pism, w niektórych pisałem pod pseudonimem, można powiedzieć, dla chleba, ale naprawdę zrobiłem się tym felietonistą już właśnie za sprawą najpierw Piotra Wierzbickiego, a później Tomasza Sachiewicza, kiedy zaprosili mnie do Gazety Polskiej. No po prostu człowiek po pierwsze musi stosować pół do zmian i dla mnie najciekawsze są wyzwania, to znaczy kiedy zajmuję się nową działką. Powiedzmy sobie, właściwie zarania od dzieciństwa bardzo łatwo przychodziło mi rymowanie. Proza była wyzwaniem i wiele lat po prostu pracowałem nad tym, zmagałem się. Analogicznie z tą działką publicystyczną prasową.
to nie od razu było dla mnie łatwe. Sytuacja, w której dostarczam materiału do gazety codziennej, oczywiście częściowo wierszem, to jest sytuacja dla mnie nowa i ciągle ciekawa, i ciągle czegoś się uczę, ciągle pokonuję jakieś wyzwania. Bardzo to lubię. W stanie wojennym artyści, satyrycy, literaci bojkotowali media publiczne. Teraz się okazuje, że media pana bojkotują. No, ja powiem szczerze, że tamten bojkot był taki obustronny, ponieważ i myśmy bojkotowali, a z drugiej strony po prawdzie, poza jakimiś tam nieśmiałymi przez osoby trzecie propozycjami sprostytuowania się, nie było szansy na współpracę. Obecnie tak, rzeczywiście media nie są zainteresowane, zarówno publiczne, jak i prywatne, mną jako autorem. Owszem, muszę przyznać, nawet TVN24 co pewien czas, pewnie ze względu na parytet, zaprasza mnie w charakterze gadacza, eksperta, no ale to jest akurat najmniej dla mnie ponętna rola, już nie mówię o tym, że jest ona za darmo, ale wydaje mi się, że mamy jako autor jeszcze sporo do powiedzenia. Bardzo chciałbym, żeby według moich scenariuszy powstawały widowiska, spektakle, niekoniecznie satyryczne. Ja napisałem już ponad 50 powieści, z których wiele nie jest aż tak trudnych, żeby nie można było ich zrealizować. Parokrotnie różni, nawet utalentowani reżyserzy do tego się zbliżali, ale jakoś ciągle tej bariery niemożności nie mogli się pokonać. Ale ja jestem absolutnym optymistą i wierzę, że jeszcze to jest właśnie ta działka, to jest ta właśnie niwa, na której jeszcze mi się kiedyś uda sprawdzić. Ale nie jest jeszcze tak strasznie źle, jakby to mogło wyglądać. Otrzymał pan przecież niedawno, to znaczy od ministra Zdrojewskiego jedno odznaczenie, wcześniej od pana prezydenta chyba poważne odznaczenie, także jednak od czasu do czasu pana dostrzegają, panie Marcinie. Ja powiem szczerze, że prezydent Kaczyński bardzo mnie dostrzegał, każdemu życzę, żeby na promocję książki przed prezydent państwa. Kiedy wydałem noblistę i odbywała się w warszawskim klubie Maska promocję tej książki. Nagle ku mojemu zaskoczeniu wyrosła bramka do wykrywaczy medali i pojawił się pan prezydent z paroma swoimi ludźmi. Co prawda, że go oczywiście zaproszono, ale ja, kiedy mówiłem koledze, który go mógł zaprosić, sądziłem, że to nie zostanie przyjęte. Więc to, że prezydent czytał moje książki i wpadł na pewno tego, nie było oczywiście niczym nowym. Było czymś oczywiście niesamowicie przyjemnym. Jeszcze bardziej zdziwiłem, ale to było o tyle jasne, że był to przeze mnie wybrany prezydent, na którego ja głosowałem. Tym milsze było zaskoczenie, że minister Zdrojewski dał mi medal Gloria Artis i to jeszcze tego najwyższego złotego stopnia. Wie pan, wydaje mi się, że nawet partie, które niekoniecznie darzą mnie i nawzajem wielką sympatią, no chyba doceniają, tak samo jak ja doceniam, jeżeli ktoś jest inteligentny i ma określone walory, jego kwalifikacje. To nie jest oczywiście jedyny przykład. Zaskoczę pana, ale dowiedziałem się kiedyś, że wielkim admiratorem, mimo że nie zostawiałem na nim suchej nitki, na przykład był Józef Oleksy mojej twórczości, wielkim fanem z kolei magazynu 60 minut na godzinę, z czego mi się zwierzył, był Jerzy Buzek. Był Bujak. No bardzo, miałem bardzo, bardzo wielu swoich fanów i sądzę, że niezależnie od zaciętej wojny polsko-polskiej mam tych swoich czytelników. Tu pokazuję swoją ostatnią książkę, która jest wyborem moich najlepszych wierszy, tak poważnych jak satyrycznych, więc mam nadzieję, że mam tych fanów po stronach różnych tej polskiej barykady, przy czym staram się robić maksymalnie wiele przy całej swojej uszczypliwości, żeby jednak te przepaści
zasypywać, ponieważ ja powiem szczerze, ja nie jestem pisarzem czy satyrykiem partyjnym, ja nie jestem zwolennikiem jakiejś jednej, jedynej opcji. Ja mam jedną opcję. Ta opcja nazywa się Polska. Ta opcja nazywa się Polska Racja Stanu. I naprawdę mnie nie interesuje, kto ją realizuje, byle ją realizował. I moje poparcie dla określonych ludzi, czasem jest to wybór, powiedzmy mniejszego, zła, powiedzmy sobie otwarcie, ale jest to poparcie tej sprawy, która jest jedyną sprawą dla mnie ważną. To jest Polska, polski interes narodowy, polska kultura. Dzisiaj mieliśmy okazję posłuchać kilka pańskich wierszy, zarówno tych poważniejszych, jak i tych bardziej niepoważnych, można by było powiedzieć. Prezentuje pan tu swoją ostatnią książkę. Jeszcze bardzo proszę o podanie tytułu i gdzie nasi pańscy potencjalni czytelnicy mogą szukać tej pozycji. Gdzie mogą szukać, nie wiem. Wydawnictwo M, krakowskie to wydało. To się nazywa Co w duszy gra, co w brzuchu burczy. Co odpowiada tym dwóm elementom, tym poważnemu i temu komicznemu mojej twórczości. Podejrzewam, że powinno być we wszystkich księgarniach, w Empikach, ale jak to będzie? No zawsze pozostaje po pierwsze wydawnictwo M, powtarzam, po drugie kluby Gazety Polskiej i warszawska księgarnia Gazety Polskiej, również księgarnia wysyłkowa. Na pewno jest rzecz do dostania. Poza tym jest taka wspaniała instytucja jak internet, w której można to i owo i kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt moich książek znaleźć. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja serdecznie dziękuję. Pozdrawiam telewidzów i potencjalnych czytelników.